Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a wy widzicie kolejny film na moim kanale. Dzisiaj zabierzemy się za temat, który nie sądziłem, że tak szybko do mnie wróci, ponieważ ostatni raz cokolwiek w tym temacie robiłem miesiąc temu. Tak, miesiąc temu. W tym miesiącu skończyłem, ale miesiąc temu zacząłem. Crash Bandicoot. Nikt nie zna tej serii. No, umówmy się na tym kanale, nikt nie zna tej serii. Jest to w ogóle bardzo nieznana seria. Pierwszy raz w ogóle zapoznaję się z Crash'em Bandicootem. 100% legit, no scam. A tak całkowicie szczerze, to wyciekł prototyp. Prototyp? Nie, w tym wypadku to nie mogę powiedzieć prototyp, bardziej demo bądź dwupoziomowy gameplay bardzo starej gry Crash'a Bandicoota. Starej mam na myśli rok 2010. Takiego 2010 Słyszy 11: Mianowicie gra, która miała zostać wydana po crashu Mind Over Mutant, do momentu kiedy Activision nie kancelowało każdej innej gry z crashem, w roli głównej, ponieważ mieli już wtedy prawa do crasha. A więc moi drodzy. Zagramy sobie dzisiaj w skancelowaną grę przez Activision sprzed 12 czy tam nawet nie wiem ilu lat. Tutaj powinniście mieć już szybką matematykę. Crash Landed. Może słyszeliście, może nie słyszeliście. Został do internetu wpuszczony ROM na konsole Nintendo DS, z jakiegoś powodu, a nie na żadną PS2, PS3 czy, czy jakąkolwiek stacjonarną konsolę. Tak więc, słuchajcie, jak widzicie, znajdujemy się w Retro Arc, i myślę, że sobie przejdziemy do zagrania w te otóż giereczkę, mam sobie oczywiście trzy buildy przygotowane. Mamy tutaj tak wyglądające pliczki, więc bez zbędnego przedłużania. Jeśli tobie, drogi widzu spodoba Ci się materiał, to nie zapomnij zasubskrybować kanału jeżeli jesteś nowy po więcej. Zostaw łapkę w górę, jak się spodoba, a jak nie to w dół i uzasadnij dlaczego. A my przechodzimy do ogrywania. E, tak prezentuje się główne menu Crasha Landed. Ogólnie. Jak słyszycie, nic nie leci. I to nie bez powodu, bo żadna tutaj muzyka nie leci. Standardowe kontrolki mamy tutaj na dole przypisane i możemy sobie chyba już rozpocząć. Tak ta gra się prezentuje, moi drodzy. Jak widzicie, no nie jest to zbytnio wymagająca graficznie gierka, no ale czego tu się spodziewać po gierce na Nintendo DS? Było bardzo mało tytułów, które szczerze powiedziawszy podobają mi się na tę konsolkę. Wiem, że na pewno Rayman 2 miał swoją wersję tam na Nintendo DS. Wiem, że był Crash of the Titans na Nintendo DS. Wiele, było wiele, wiele innych giereczek, ale nic mnie prawie w ogóle nie interesuje z biblioteki Nintendo DS-owej, więc no niestety moja wiedza jest bardzo ograniczona, co nie. Tutaj przeciwnicy, których atakujemy, to są jakieś zombiaki. Ogólnie jeżeli chodzi o tę gierkę, no to koniec końców z tej gierki miał później wyjść prototyp gry o diable tasmańskim. Zaraz jeżeli ktokolwiek tutaj do mnie wyskoczy z pretensjami, dlaczego mówię takie oszczerstwa, spokojnie załadujemy następny ROM, następną wersję, to zobaczycie o co mi chodzi. Ale jak mam skomentować tę grafikę, muzykę, która leci w tle oraz przeciwników, którzy nam są na naszej drodze, no to co tu mogę więcej powiedzieć? No, za wiele nie mogę zbytnio oczekiwać od demka tej gry, ponieważ no, gdyby wyciekła faktycznie cała gra, która była chyba nawet skończona, albo była w fazie kończenia, no to bym mógł większy komentarz tutaj udzielić, no bo byłoby na co zwracać uwagę, a tak to no niestety mamy tutaj dwa poziomy. Sayonara, adios, muchachos, macie tyle z gierki, co nie? Ważnym aspektem do zauważenia jest chociażby to, że mamy tutaj płytę z wizerunkiem Crash'a z Tytanów, z Sagi Tytanów, slash Mutantów, bo trzeba odróżnić. I gra polega na tym, że jest to między innymi system punktowy. A więc tutaj musimy po prostu zbierać jak największą ilość punktów, co nie. Punkty zdobywamy za sprawą zgarniania owoców łampa. Ale myślę, że to się raczej domyśliliście. Mamy gwiazdkę z Super Mario, która kończy nam poziom. Wow! O, ej ej, 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 chwila moment, bo ja tutaj nawet nie zdążyłem ściżyć sobie słuchawek, a mnie tutaj już teraz goni jakaś zabójcza ściana. LOL, co to ma znaczyć w ogóle, dlaczego tyle tutaj? Kurde Człowiek nawet nie może odetchnąć na spokojnie, a już go ścigają w tej gierce. Masakra w ogóle. Ale muszę przyznać, że muzyczka, która leci w tle, jest e, spoko, naprawdę. Jak dla mnie, jak najbardziej na plus. Szczerze powiedziawszy gameplay tej gry, bardzo mi przypomina gameplay takich mobilnych gierek na telefon. Prawdę mówiąc dupy za bardzo nie urywa, ale szanuję za sam fakt tego, że to po latach się pojawiło i wyciekło, co nie? I to by było na tyle z tego gameplayu. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. O nie, 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 ja to czarno widzę. Wspominałem, że jeszcze inne buildy sobie ogramy, co nie? No to wiedzcie, że to nie jest jeszcze koniec tego odcinka, tak więc... Czas ogarnąć sobie build z 28 lipca 2009 roku. Tutaj już troszeczkę inny model Crasha nam towarzyszy i delikatnie tło się zmieniło. Z takiego letniego dżunglowego na takie jesienne, bym powiedział. I zamiast owoców łampa zbieramy klejnoty niczym: klejnoty z jakiegoś Spyro the Dragon czy yy, Hugo. No, mam nadzieję, że Crash się nie inspirował tutaj trolem. Jeszcze tego by brakowało. O, patrzcie, mamy płytę z diabłem tasmańskim. Pamiętacie co ja wam mówiłem jeszcze niedawno, że gra później miała być przerobiona z Crasha bandikuta na diabła tasmańskiego? No, miałem rację. Tak więc no, widzicie, nie lubię mieć racji, ale w tym wypadku akurat miałem rację, więc. No wiecie o co chodzi. No i to by było na tyle z buildu numer... znaczy z wersji buildu numer 2. Zobaczmy jeszcze ostatnią wersję buildu. No. To jest chyba wersja, która nie za bardzo różni się czymkolwiek od tej finalnej wersji, z nawet nie wiem jakiej daty, ale wiem, że to jest wersja buildu z 31 lipca 2009 roku, a więc wydaje mi się, że tutaj żadnych szczególnych zmian nie zauważymy. Jezu, dlaczego ja mam takie lagi w mózgu? O co tutaj chodzi? Czy ja naprawdę jak kilka dni nie robię nagrywek, to muszę mieć takie później lagi w mózgu? Serio? I moi drodzy, to by było na tyle z tego otóż odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Że pomimo takiego krótkiego i dosyć specyficznego gameplayu, to gra w miarę Wam przypadła do gustu. Jeśli tak, to fajnie. Trudno, zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdemu ona przypadnie do gustu. Ale chciałem z tego tytułu nagrać film, ponieważ, no jak wiecie, Crashem Bandicootem zajmuje się od początku swojej działalności, więc warto byłoby nakreślić tę otóż gierkę. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja już nie przedłużam, trzymać się, cześć, i do następnego razu. Strzałeczka!